It's him and me. That's what he said. But I can't choose between a vegan and a pothead. So I chose you because you're sweet. And you give me lots of loving. And you eat meat. Became my only man of the hour. You never lie and you don't cheat, and you don't have any baggage tied to your four feet. Do I deserve to be the one who will feed you breakfast, lunch, and dinner, and take you to the park at dawn? Will you really be my only man of the hour? I know you're not. Witajcie, kochani! Długo, długo mnie nie było. No niestety. Praca, koniec roku, małe zamieszanie. Potem atak zimy i nic. No nie dało się pojeździć. Dzisiaj witam Was z pierwszej wycieczki jeszcze w tym roku. Jest 28 grudnia. Ja się wybrałem na taką pętelkę około 70 km. Jadę akurat już od tym barku na Szczyżyc odwiedzić żywą szopkę noworoczną. No, także skorzystałem z tej pięknej pogody, z wolnego, bo naprawdę czegoś tu więcej chcieć. Mam wolne, jest piękna, słoneczna pogoda, jest 9 stopni, jest sucho, tylko krótki dzień, no ale... Na taki wypad do 100 km sam raz. No i mamy już Szczyżyc. Lubię jeździć, lubię przyjeżdżać tutaj do Szczyżyca, odwiedzić tą szopkę w tym okresie właśnie, bo ona jest od 25 grudnia do 2 stycznia. Nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię, jak tylko pogoda pozwala, przyjechać tu na rowerze. Albo samochodem to można zawsze, no nie? Na rowerem to trzeba mieć pogodę. A po drodze z powrotem wybrałem taką... Zawsze jechałem od strony Łapanowa na Szczyżyc do tym barku. Teraz zrobiłem inną pętelkę. Także wracam od tym barku na Szczyżyc z Łapanów. No i przy okazji moje rodzinne strony, wspomnienia, które bardzo lubię. A że dzisiaj, tak jak mówię, jest piękna pogoda, to aż żal było z tego nie skorzystać i nie wybrać się na taki mały wypadek. Stanę tutaj i przywitam wam, z wami się uczciwie. I zaraz pójdziemy odwiedzić żywą szopkę. A ja dzisiaj na Ridleyku i powiem wam, że coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że na takie zniszczone asfalty, jakie mam tutaj na dzisiejszej trasie, wybór opon w rozmiarze 40C do niego to był po prostu strzał w dziesiątkę. Już nie mówię o, że wybrałem Challenge Strada Bianca, bo nie zmieniłem zdania na temat tych opon. Jestem zakochany w tych oponach. Są naprawdę mega. Ale chodzi o rozmiar, bo naprawdę
tutaj w tym regionie, moim regionie, gdzie mieszkam, no te asfalty niestety są w bardzo kiepskiej jakości, może nie tutaj na dojeździe do Szczyżyca czy wyjeździe, choć dawno tam nie byłem, nie wiem jak to wygląda, ale tutaj okolice mojego miejsca zamieszkania, czy tak teraz jestem w Nysie, także te okoliczne drogi tam czy tu naprawdę są przyniszczone i oponki po prostu w takim rozmiarze, myślę od 35 do 40 milimetrów, to jest naprawdę na taką nawierzchnię mega wybór, bo w szosie mam 30 i wiem, że po prostu idzie odczuć niestety taką nawierzchnię, a tutaj jest naprawdę spoko. A w Ridleyku nic nowego, no w sumie tylko i wyłącznie tarcza zmieniłem na 48 i teraz przełożenie wygląda 48 do 42, ale przynajmniej tutaj na dzisiejszej trasie i po takiej przerwie nie miałem jakiegoś problemu z podjeżdżaniem, także zostaje ta tarcza. Jest to maksymalna tarcza, która tu wejdzie z tą przerzutką GRX-a, także to jest już max. A przynajmniej jest czym dokręcić na płaskim czy na jakichś zjazdach. Spokojnie można już przy takiej tarczy 48 sobie dokręcić. Myślenie o przedniej przerzutce odpada, bo jak wiecie, Ridley Can So Fast nie ma takiej możliwości zamontowania przerzutki, nie ma przygotowanych portów, chociaż dla mnie to jest jakimś nieporozumieniem, bo chociaż powinny być przygotowane tu jakieś porty pod montaż przedniej przerzutki. Nic, ale fajnie się jeździ jak na razie, przynajmniej na takich hopkach. Dobra, idziemy do tej szopki. Mamy tutaj klasztor cystersów. Jak większość wie, ja już nagrywałem tu jeden film z odwiedzin. Kiedyś było ważone tu piwo szczyżyckie. W tej chwili już chyba nic nie ważą. Thank you.
dwa czy trzy lata temu, jak byłem, szopka była zorganizowana w tym miejscu tutaj, a teraz widzę, że zorganizowali gdzie indziej, do żywej szopki. Także idziemy. Szopka jest teraz zorganizowana w środku, a jest sporo ludzi, także no wejdziemy na chwilkę. Mine's been forgotten. If you are now, then I'm in a while. And if you're given an inch, I'd walk a mile in this love. Just like a dawn that meets the morning sunrise, or how a river meets the sea. I never knew the kind of love I blossom and be. You choose the draw while my fate is written, and what I had come to find you'd never hidden. I couldn't know, but you've always known it in my solitary mind. I'm not alone in this love. Just like a flower needs the touch of sunlight, or how the wind speaks to the leaves, I found a love I never knew. Także wyjeżdżamy ze Strzyżyca, jedziemy w kierunku Łapanowa. Słoneczko nam zachodzi, szopkę widzieliście, no fajnie zrobiona, tylko że ciasno. Wejdzie parę osób i naprawdę jest ciasno, a nie każdy chce być filmowany. Ale udało się zwierzątka sfilmować. Jest troszkę więcej niż byłem tu ostatnio, bo są te zwierzątka delikatniejsze, a jednak na zewnątrz zimno, a tutaj mają cieplutko, no bajeczka. Jednak ta tarcza 48 zębów robi swoje. Naprawdę można się rozpędzić. Tu prawie jadę 40 na godzinę, a jeszcze dwie najmniejsze zębatki z tyłu w zapasie. Także spokojnie koło 50 można na niej jechać. The freaks will stay together, they're a tight old crew. You look at them, they look at you. I love the ballyhoo girl, but she don't care. It's hard to find love anywhere. Hard to find love anywhere. The professor is the talker, he's the talking. No, zbliżamy się do Łapanowa. No pięknie, pięknie siadła dzisiaj pogoda. No a co, kochani, z planami na przyszły rok? Nie będzie planów. Będzie czysty spontan. Co się da zaplanować, to zaplanuję, a reszta będzie jak będzie. Pobyt w Nysie nie jest do końca pewny. Na razie zanosi się na to, że będę gdzieś do końca chyba lutego. Może to skończyć się wcześniej. No tak wyszło. Kolejne fajne tereny nieobjechane. Będę chciał chociaż jedną trasę zrobić, jak się uda, wokół Jeziora Nyskiego, Paczkowskiego. Jeszcze tam jest jeden zbiornik, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będę chciał zrobić film o podsumowaniu kół od Falcona. Na pewno będę chciał zrobić prezentację
nowego roweru, jak wiecie. No i myślę, że zrobię parę takich materiałów technicznych. Parę osób prosiło mnie o materiał buta Lajka. Będzie to taki scale limit cenowy. No i jakiś materiał może o tej kurtce zimowej, której jestem w tej chwili. To jest kurtka zimowa od firmy Rogelli. No, także takie techniczne materiały się na pewno pojawią. Kiedy je zrealizuję, to zobaczymy. No, most jeszcze robią. No to co, kochani, żegnamy się na dziś. Wyjdzie mi jakieś 76 km. Fajnej traski, fajnej pogody. Teraz się już naprawdę zrobiło zimno. Pół do czwartej, 15:30. Już jest niecałe 2,8 stopnia. Miło mi było, że byliście ze mną. Film pewno wyjdzie już w nowym roku. A ja nagrywam jeszcze w starym. Dobra, wjechałem tu na chwilkę, żeby się z wami pożegnać, bo mi nie dadzą się pożegnać samochody. Taki ruch jest, że naprawdę masakra. Także co? Widzimy się na pewno, tak jak mówiłem, w następnym roku z jakimiś materiałami. Życzenia świąteczne składałem w sekcji społecznościowej. Nagrywam, dzisiaj jest 28, także nagrywam jeszcze w starym roku, film się ukaże w nowym roku. No to życzę wam szczęśliwego nowego roku i wszystkiego co najlepsze w przyszłym, a przede wszystkim zdrowia do kręcenia. No to dobra, okej. Ja jadę tam w stronę tych górek na Leszczynę i do domku. No i tyle. Zostało mi jakieś, nie wiem, 6 km czy 7. Także cisnę, bo robi się już ciemnowo. Jak widzicie, słoneczko już zaszło pięknie, a ja nie mam żadnego oświetlenia z przodu, ale jeszcze jest z godzinkę jeszcze będzie, no, powiedzmy z pół godziny jeszcze będzie jasno. Dobra, także trzymajcie się. Hejka, do następnego, cześć! Words in my head got me mixed up, so I turned out.